się zacząłem parkować. Cześć czołem, witam was serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Mount and Blade Bannerlord 2. Ze mną jest wujek Pastek, który zapewne zaraz będzie kończył granko. A ja mam, słuchajcie, ambitny plan. Plan jest taki, że muszę jechać po moją żonę. Moja żona, jakże piękna, jest w miejscowości Odok. I muszę do niej pojechać, bo zapomniałem ją zabrać ze sobą. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. I nie wiem, jak to się stało. Mi się wydawało, że ja ją zabierałem ze sobą. A teraz tak patrzę i widzę, że tak średnio zabrałem ze sobą, bo ona tam zostaje, więc muszę jechać. Muszę jej tutaj wziąć, muszę ją wziąć do siebie, do partii, dlatego, żeby móc mieć dzieci. A jak już będę miał z nią dzieci, to będę mógł ją w jakimś zamku osadzić, niech sobie tam siedzi. Ale na chwilę obecną musi dziewoja ze mną jeździć. Ktoś mi awansował. Luther. Nie chcę Lutherów. Sześcioro, dobra, pogonimy ich. Dla zasady. Zawsze jakieś grosze wskoczą. I czekam na jakąś wojnę. No, nikt nie chce mnie porządny, wytrwały zaatakować. Mamy tylko wojnę ze Strugią, która oczywiście jest wojną, ale w sumie nie ma żadnych zamków. Ma kilku lordów, którzy mają po 10 ludzi i to jest takie słabe. Pójdźmy do Onidy, bo ja zawsze potrzebuję koni wojennych, więc takie rzeczy możemy zrobić. Dobra. Może to będą jakieś fajne rzeczy. No nie bardzo. Żarcie mamy. I jedziemy dalej, słuchajcie. Co tutaj jeszcze mamy? No dobra, już trzeba do oddać, więc wyśmigajmy. No czekam na wojnę. Czekam, aż moi i wspaniali ludzie wymyślą, że jednak warto byłoby z kimś walczyć. Leśni bandyci kryjówka. No jak nie będzie wojny do momentu, aż zabiorę moją jaśnie wielmożną małżonkę do party, no to w tym momencie zajmę się innymi rzeczami. 20 można ich pojechać. Stany moich finansów nie martwią. No powoli, powoli ekspimy, jakoś się wyekspimy. Main party, no to najwięcej. Party Nonsuna. No nie wiem, czy jest sens teraz się pozbywać ich, tych armii. No bo jak wejdzie jakaś wojna, no to to będzie kłopot. Nie chciałbym swojego królestwa osłabiać przed walką. A to nie oszukujmy się, to jest moja armia, to jest tak naprawdę podstawa. Nie wiem, ile mamy tysięcy wojska, ale mam, podejrzewam, około 9 tysięcy wojska, a ja sam mam z 700, więc to jest duża ilość armii, jak nie zabraknie. To będzie kłopot. Pojedźmy tych lotesów jeszcze. I co, przyglądałeś się, Bastek, temu Bannerlordowi, czy nie bardzo?
Niezbyt, nie, jak nie miałeś czasu. Nie miałeś czasu. Znaczy coś rozkonał oglądu, ale no, raczej no. Nie, bo tak jestem ciekawy. Mi się gra bardzo podoba, więc... Dobra, pojedźmy tych bandytów. A raczej spróbujmy ich pojechać. O! Moja żona ma dziecko już. Ze mną nawet. Dobra, i to jest to. Kilku łuczników, kilku mieczników, powinno być ok. Szybko poszło. Aha. Fire at will, dokładnie. I za mną musicie iść. No nie, no czy mogłem trafić? Brawo, Jasiu, trafiacie. Mało ich zostało. Ty co, puśćmy ludzi przodem, niech idą. Aha, na górę idziecie. Grubo. A, ci idą za mną. Byś tam poszedł, sam kapo byś zginął. Oj, nie trafiłem. No dobra. Oczywiście pojedynek z hersztem bandytów. Ja jako prawdziwy, honorowy polski szlachcic nie walczę z nim w pojedynku, tylko nasyłam moich ludzi, żeby go zmiażdżyli. Tak jest fajniej. Tak jest fajniej i przynajmniej jest szansa, że wygramy. To dziecko, które właśnie stworzyliśmy, to podejrzewam dzięki temu właśnie, że... Dzięki temu... co to? Dzięki temu, że uczciliśmy zdobycie tej kryjówki.
Świetnie. Tu mamy jeszcze jedną kryjówkę. Jak nie ma wojny, trzeba korzystać. Ja moją żonę będę chciał zaraz po prostu oddać. Jako gubernatora do zamku, bo to jest chyba błogosądne wyjście. No i to samo. Fire at will. I follow me. Ale zbiegł. Ja znikam na drzwi, także dobrze. Cześć, Bastos, papa. Dalej. Cześć, Bostynku, cześć, cześć. Kurde. Nie było wcale tak łatwo, ale jakoś się udało. Nie spodziewałem się, że jak się pojawi, to ja od razu tak z 5-6, nie? Headshoty. Za mną, kochani, za mną. Nie chcemy, żebyście się bardzo oddalali. Ale headshoty ładnie wchodzą. Lecie czar, bo wy wiecie, gdzie wróg jest. To jest zawsze rozsądne wyjście. Headshocik. Tylko problem jest taki, że kurde, znowu jest ten sam problem, że nie ma wojny. Stagnacja. Jest tyle imperium do walczenia. Są Aserai. Są inne imperia, a my ciągle... A my ciągle zamiast kogoś podbijać, to teraz mamy znowu taki okres, że nie wiadomo co zrobić. Ile mam robić dzieci, no? To nie ma sensu. Ludzi oddamy zaraz. W najbliższym mieście. Naszym. Niech będzie Hasselflug. I tutaj oczywiście sprzedajemy prisonersów.
A w twierdzy donate troops. Ilu jeszcze muszę? I ci niech zostaną. A trzy influenza wskoczyły. I co, i wojny jak nie było, tak nie ma. No smutne to jest, bo to mi tak naprawdę psuje plany wszystkie. Zarobkowe, niezarobkowe. Nie, moje nie chcą w ogóle zarabiać, mimo że to wszystko powinno działać dobrze, to widzicie. Żelazo dowożą, wszystko powinno być ok, a zarobku jak nie było, tak nie ma. Nie do końca kumam jak to działa, powinno działać dobrze, sprawdziłem. Może karawany stworzyć. Może to jest jakiś pomysł, może one będą zarabiały więcej kasy. Pojedźmy do Downestiki, sprzedamy fanty. Kupimy jakieś konie wojenne. Bo tak jeździć i pozbywać się tych kryjówek, to... Czy mam wśród ludzi kogoś? Kto byłby w stanie stworzyć karawanę? Moja żona ma trade na jako takim poziomie. Ale jaki ty masz ekwipunek? Ty naprawdę nie masz żadnego ekwipunku? Czy taki ze mnie wygodny mąż? Chyba tak. Nie, masz ubranko. Alija, chodź, podjedźmy tutaj. Jesteś w ciąży. Ciekawe, czy mamy być w ciąży z dzieckiem. Sprawdzimy to. Sprawdzimy to. Ty masz trade 80 chyba. Więc powinna sobie poradzić. Jak mogę, to ja nawet cię oddał do ochrony z 20 uczników kuzajeckich. Chyba nie mogę, ale to było coś. To by było dobre. Ja się nawet nie muszę wchodzić do tego przecież. Mogę karawanę stworzyć z innej pozycji. Nie muszę latać po tym mieście. Ach, też. Zróbmy to, może tak dla urozmaicenia. Eskortujmy karawany. Ja mam taką armię, że to może być ciekawe. Dobra. Będę eskortować karawanę i zaraz tym zajmiemy. Ale chciałbym też wysłać tą moją żonkę z jej karawaną. W
Czy to się da zrobić? Chyba nie u tego pana. Poczekajcie. Nie, nie mogę. Nie mogę wziąć żony. To czekajcie, to w takim układzie nie mogę go wysłać. Ale dobra, zaraz to ogarniemy. Tu muszę zobaczyć moich ludzi, kto może mieć karawanę. Ich cechy. Ty nie możesz, tak? Nonsun, ale jego nie ma. Alte jest chyba za mały. Ty jest de Falk. Falcon by mógł. Solgard. Czy ja mogę tam tych wziąć? Ja chyba nie mogę ich wziąć. To oni mają teraz swoje partie, więc nie będą mogli. No nie, żadna z nich nie może. Do kitu. Dobra, ja muszę po prostu rozwiązać ich. No, muszę wydawać po prostu te armii. Dobra, teraz zaraz powinna się pojawić karawana, którą mam osłaniać. Karawana 7 ludzi, czy was Bóg opuścił? Co nikt nas nie zaatakuje, bo za silni jesteśmy, tak? Peaceful Strugi, a co mnie to obchodzi? Nie interesuje mnie to. Chciałem jakąś poważną wojnę, a nie Strugię. Karakę Grici chcieli mi tu zaatakować karawanę. Było ich 100. Myślę, że się ich przestraszę. To była dobra bitka. No, zawsze można expa zdobyć, nie? Jak już nam się lutersi pod nos.
Teraz nawet dwie karawany osłaniam. Ale jakbym był taką na przykład piechotą z trugienami i osłona takiej karawany. Kurde, gdzie mi pojechali? Boże, bym się już zgubiłem. Dopiero by było. Chyba celowo dali taką wolną karawanę, taką słabą. No, nawet rekrutowali ludzi. Zanudzę się. Chciałem ci pomóc. Konie wojskowe zawsze przyjmuję. Ciekawe, jak długo mam ją chronić. Pokażcie mi misję. Aha, 6 tych. Uda. Czy jeszcze sporo? No dobra. To jakaś armia mi się zbierze do walki, czy tak będę tylko klikał po tej mapie? Ech, życie. Na pewno ci karakegrici byli taką armią, przy którą miałem bronić karawanę, to ja bez dwóch zdań. Ja muszę zobaczyć, ja muszę którąś tak armię rozwiązać, bo to się... To nic z tego nie będzie, po prostu mam za dużo armii Falcon, sorry. Disband party. Spaduncja. Sorgard Delaki. Ja potem zrobię z wami karawany. Bo mi szkoda kasy, ja teraz majątek płacę, że wy sobie jeździcie, mamy pokój.
Tak być nie może. Będziemy mieli jakieś miasto zaraz. Ja wam dam. Chcieli mi lepiej się zatrwać karawanę. To i tak się nie można oddalać. Co, ja już wasze partie rozwiązałem, czy nie? Disbanding. Nonsun niech ma, niech brat mój ma swoje partie. Jak mamy przy okazji, no to to dziabniemy. Może mi się uda z was zdalnie zrobić karawany. I z ciebie Sorgard, i z Falcona. Żal robić takie misje inaczej niż na auto, nie? Takie bitwy, no ale co mam poradzić? Pociąg tworzy armię, tylko po co? Bratku, tworzysz armię. Będzie wojna, to powiedz. Gdzie mnie tutaj do mojej karawany? No, dawaj. Będziesz tutaj śmignęli, dobra. Bo w sumie wypadałoby ich pochronić, nie? Gdybym wiedział, że to tyle będzie trwało, to bym może olał temat, ale... Dobra, tu możemy wejść i teraz pogadać z jakimś typkiem, bo chcę stworzyć te karawany im. Niech oni zarabiają. I Falcon, i Sorgard mają trochę trade'a. To czy mogę tak zdalnie stworzyć karawany? Chyba mogę. Chyba mogę. Chociaż coś się będzie działo, bo w tej chwili to będę tak jeździł przez kolejne 15 minut z tą karawaną. A, muszą być ze mną, świetnie. O Boże, Boże, czyli będę musiał po nich po prostu pojechać. Jak to zrobić? Bo ja nie mogę ich chyba wezwać do siebie, prawda? Nie mogę, może po nim pojechać. Onira i Epi. Trochę nie w tą stronę. Chwila nieuwagi i już mi zaatakowali karawany, nie? Już pomagam, już. George!
Powiem tak, no nie będę się doktoryzował. Jedźcie. Najlepszą obroną jest atak, oczywiście. A moi ludzie zrobili z nich jeżo zwierzę. Onina jest daleko. Gdzie ta karawana teraz będzie śmigać? Nawet o tym nie myśli, panie Lotersie. To jest moja karawana. Ja ją chronię. A więc mi tu proszę nie podskakiwać. A może oddajmy tych więźniów. Zróbmy jakiś tradzik. Koniki kupimy. O proszę, dwa wojenne, świetnie. Wszystko co możemy to wam sprzedamy. A się trochę kasy wskoczy. Jakby nie mogli się zrekrutować więcej ludzi, no ja nie kumam tego. Onira. W Onirze był ktoś mój. Pojechał gdzieś? Ali traveling to Onira. Staying. That is the Falcon. Staying in Onira. No jestem w Onirze. To gdzie on? Staying, jak go nie widzę. Proszę, dajcie mi na chwilę tego typa. Jak on staying in Onira, to może on tutaj się pojawi do stworzenia karawany. Ale to dziwne, bo powinien przecież, kurde, być. Bo powinna być możliwość z nim gadki. Chyba, że coś się gra zacięła. Widzicie, nie ma go. Bo nie jest w party. Do party go wziąć nie mogę, tak? Bo tutaj go nie widać na wykazie. Jaki jest punkt logiczny tej historii? W twierdzy go nie ma. Tu jest. O, dobra, gapa ze mnie, to jeszcze raz. Chodź, typuń. Fajnie, no tak. Gdzie mógł siedzieć mój człowiek? Widzicie, że chlał w tawernie. No przecież to było do przewidzenia. Okej. Okay. I Falkonik, obyś mój kochany zarabiał. Zaraz powinien stąd ruszyć.
Jest. Ale tylko 30 ludzi, myślę, że miał więcej. No dobra. No nie będę się doktoryzował, że tak sami, wiadomo. Jak tam moja żonka. Kuzajt Lancer, jak awansował świetnie. Nobleson. Dobrze. Troszkę awansów. Awanse są, jak wiecie, zawsze spoko. Prędzej czy później ta wojna wybuchnie, nie? Dwa awanse. O, patrzcie, 30 luterysów. Namnożyli się. Oczywiście, że wam nie ufam za grosz, ale szkoda mi też czasu, żeby z wami walczyć samodzielnie, więc robimy tak. Nonsun, party, garnizon. Garnizon w Epi. To też jest pytanie, czego nie zwolnić i nie porzucić. Tym zabiega 1000. To mi zabiega 1000 i nie ma wojny. Ile jeszcze muszę tą przeklętą karawanę wozić? Jeszcze jeden settlement, dobra. Może to wytrzymam. O, mój koleś. O, brawo. Dobra. Muszę się odstresować. Pojedziemy do Epi, słuchajcie. I pozbędę się tego garnizonu. Pozbędziemy się tego garnizonu i tak naprawdę zaczniemy może w końcu zarabiać. Nonsuna nie chce pozbawiać armii. Niech on zarabia, niech on sobie działa, niech on tutaj kombinuje, bo jest to też ważne, żeby ktoś był do wyzwania. Póki nie ma wojny, póki nie mamy dużych zarobków z wojen. O kurde, 50 teraz. Taką bitewkę to wam mogę pokazać nawet sam. Póki nie... chcę mieć po prostu margines brata, który będzie coś sobą reprezentował. Mamy jeszcze dużo włości. Oj, oj, widać, że już dużo ludzi jest. Ale mam Zeza! Zezowatego Zeza! O
Dobrze, strzelać. Wszyscy? Jezu, to moja końca wieża. To jest jakaś masakra, słuchajcie. Ja sam im współczuję. Ja to jestem ślepa, ale oni to potrafią walczyć. Pojedźmy tutaj do miasta. Może to nie jest najlepsza droga, ale chciałbym tam pojechać kupić koni jeszcze. To miał być krótki odcinek. Wyjdzie jak zwykle. Dobra, ale tego garnizonu w Epi to ja się będę pozbywał. Riesos Castle to jest mój zamek. Podjedźmy. To jest w ogóle zamek, w którym chyba osadzę moją żonę jako gubernatora. On był wizualnie mega dobrze rozwinięty. Pokażcie mi tutaj. No, mogę mieć na trzecim poziomie. Czy może lepiej w tym zamku? Podejdźmy do tego. Bo ten był, będzie dalej od linii frontu, a chyba fajnie, żeby żona była bezpieczna, nie? Bo Epi no to jest wiadomo miasto i tak dalej, ale... Masz worek dublonów, żono, i siedź w zamku. Militia, food, irrigation, security, train, militia. Dawaj. Trenuj milicję. Mhm. I to jest zamek mój, więc ja tutaj podjadę do tych jeszcze miejscowości. Kupię wszystko, co macie. Żebyście mieli hajs, żeby było duże prosperity. Mimo że tego nie potrzebuję, to kupię. Tak jestem władca. To samo zrobimy tutaj w Resos. I pojedziemy do Epi. Niezależnie od tego, co macie, ja kupuję wszystko. Tą wioskę sobie odpuszczę chyba. Chociaż pojadę. Już są trzy to. Od nich kupię żelazo, sprzedam całe w Resos Castle. Brawo, no są już w ogóle, że bronisz naszych włości.
No dobra. Do tawerny, bo tu mamy... Nie mamy? Czyby nasz Kanowicz gdzieś pojechał? Poleciał? Sorgardelaki miało być tutaj. Teraz w Myzei. Stary, jak ty mnie irytujesz, ale dobra. Manage Town. Kupmy, bo to moje miasto. Wszystkie fajne rzeczy trzeba kupować w swoim mieście. I teraz tak. I tak, i Mnecz da garnizon. Ja tych wszystkich ludzi po prostu zabieram. I tak wiem, że jestem, jaki jestem. Najbliższe miasto. Ognoch, ale Myza jest tu. Wejdźmy do Ognoch w takim razie. Do Omoru, przepraszam. Z moment będą mi ludzie uciekali, ale ja tych ludzi wolę. 20 ludzi uciekło. Trudno, wyszkoli się nowych. Nic nie poradzę na to. Mogę ich po prostu zwolnić, ale wolę ich donatować, żeby mieć z tego jakiś chociaż lekki pożytek. Więc tak, wszystkich was po kolei od dołu. Wiadomo, wszystkich niejeźdźców się pozbywamy. No i nie ludzi, którzy mogą być jeźdźcami, tak? To jest straszny śmietnik, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale... jednego mojego cennego oddałem. Ja to z drugim. Dobra, ile mi zostało ludzi? No trochę. Spoko mi uciekło. I to takich dobrych. No to wiecie co, ja się nie przyjmuję. Armię się odbuduje. 88. Patrzcie, stuwa prawie. Influenza. Dobra, śmigamy do Muzei. Bo tam był Sorgardelaki. Nie wiem, chociaż zarabiamy coś. Nonsun pilnuje, świetnie. Tego zamku nie odwiedziłem. A jak karawana coś zarabia?
Tribute, karawana 300. No coś zarabia. Tak na wieśniaków czekają, nie? Trzeba ich pocisnąć. Oczywiście oddamy ich do miasta jako żołnierzy. Za influence. No bo to jeszcze był mój Sorgard de Laki, bo jak nie, to się zezłoszczę. Okej, dobra, fajnie. Musimy wejść do twierdzy, oddać Luthersów. Musimy wziąć jakąś panienkę i zrobić karawanę. Sorgarden, bo ma trochę trade'a. Mamy czas pokoju, armii dużej nie potrzebuje jeszcze. I tylko trzeba będzie wrócić na ziemię Ekuzaitów i zrekrutować tam odpowiednią ilość nomadów, a może szlachciców. Ty nie, to ktoś inny. Może ty w takim razie. Nie, też nie ty. No jak nie ty, to już się zazłoszczę. O. Oczywiście. Mamy dwie karawany. Powinien być z tej mąki jakiś chleb. Słuchajcie, a my jedziemy na swoje ziemię, pojedziemy do Makebu. Jak moja rodzina. Już jest nastolatkiem, nic nie umie, ale może takiego Altę wziąć. Chociaż nie, Altę ona jest, on jest gubernatorem. Mamy jeszcze brata. Nasza żona jest w ciąży, więc spoko. Na koniu jeździ. Ma duży czarm. No nie dziwne, jak na koniu jeździ. No też tworzymy te armię. Nie do końca wiem po co. Żeby zbiegać influence, tak? To nic nie daje. Na auto. Pojedźmy na nasze ziemię i tyle. 2000 na plus. No jest to już teraz coś do zaakceptowania. Nosun kosztuje, moja armia kosztuje. Ale jesteśmy, słuchajcie, na dobrej drodze. Żeby coś z tego wyszło dalej. Drugi prezent nie potrzebuje.
Kusa i Pulesan też możemy oddać. No magii mi starczą. Tylko jakiś lekki trejdzik, konie wojenne. Bo tego zawsze brakuje. Śmieci sprzedajemy. Jesteśmy w kozajeckich rewirach. Może jakiś łuk kozajecki. Oj, ale 59 koła na tyle nie mam. To co odpuścimy na razie. Podjedźmy tu. Podjedźmy do Chaikland. Szkoda, że tu nie są jakieś znaczne wioski, z którymi mam dobre relacje. Bo wtedy bym wiedział, gdzie mogę lepszych ludzi zbierać, nie? O, tu mogę, ale to bogata wioska. Patrzcie. Że takie wszystkie nie są. Patrzcie. Ale te ziemie kozajskie sobie radzą. Żeby w każdej wiosce takich ludzi rekrutować. Trochę zapłacimy, ale myślę, że warto. No i cóż. Słuchajcie, kończymy odcinek. Czekamy, aż się skończą te trybuty. Teraz jak mamy trybut, więc możemy walczyć ze Strugiansami, z Sauter Empire, z Aserai, bo są trybuty. Szkoda, że z Landią nie walczymy. A ja nie mam tak mocnego klanu, żeby coś zaproponować. Mogę próbować tutaj coś podziałać. To jest niskie prosperity strasznie. Land tax. Ale to chyba wszystko. Mogę zaplanować wojnę. Z Brytanią, z Aserai i może to jest wyjście. Może wyjściem jest to, żebym sam taką wojnę zaproponował. Bo już mogę to zrobić i o tym nie wiedziałem. Jestem lama. Trzeba jechać pod Wlandię, zebrać armię i łoić ich. Tylko pomyślmy z kim, ale chyba z Wlandią. Chyba z Wlandią. I to jest plan. To zdobędziemy na lajcie. Śmigam tutaj. A nawet tutaj. I w następnym odcinku wypowiadamy, słuchajcie, wojnę Wlandii. Proponujemy ją. Mamy dużo influenza. Zwołamy sobie Nonsuna, już go mogę zwołać nawet, patrzcie. Nie mogę, bo jest w innej armii, no świetnie. Ale zrobimy to, wypowiemy tą wojnę i będziemy mogli w końcu przeciwników złoić. Będziemy mogli zdobyć... Czemu nie mogę cię wziąć? Aha, no, sam się zwołać do innej. Zwołamy ciebie. I będziemy mogli ogarniać i wypowiemy tą wojnę w Landii. To będzie to, co nam troszkę tą serię ożywi. A na Wlandii jeszcze kilka ładnych zamków, miast można zdobyć. Super, mamy dziecko. Czy będziemy kogoś jeszcze zawołać?
Pewnie. A na was obecny odcinku, zaraz, patrzcie. Diplomacji, Wlandia, zaproponuj. Jak to no? Jak to no? Naprawdę? Co za łajzy? To może Brytania? Maciung! Co się z tobą dzieje? Czemu mój król nie chce wojny? Co za łobuz? Ale jestem zawiedziony. Co za król? Co za król? Co za król? Nie, ja jestem... Nie, ja tego nie wytrzymam. Mój król... Mamy największe państwo. Zajmujemy tak naprawdę co najmniej 1/3 planszy, jak nie więcej. Nie chcę podbijać kolejnych ludów. To jest Tatar, Kozak, Kuzaita. Najsilniejszy. Z silnych. A do tego tchórz. Który nie chce walczyć ku chwale naszego imperium. Jestem zszokowany. Jadę do żony się pocieszyć. The Atrion Castle. Czemu armia Nonsuna kosztuje tak dużo? Cytując klasyka, Nonsun, co się z tobą dzieje? Jak nie ma armii, jak nie ma czegoś takiego, ja tą armię Nonsuna też rozwiązuję. Nie chcecie mieć wojny, to się gądzie. Ja umywam od tego rączki. Chciałem wypowiedzieć wojnę dwóm państwom, straciłem 200. Straciłem 200. A wy co robicie? A wy leżycie, nie chcecie walczyć. Ja spędzę czas z małżonką. Po prostu. A wy możecie już iść, ja też idę. Dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia i hej.